Dzisiaj sprawdzamy, czy układ cieczy płynu chłodzącego mamy szczelny, bo tutaj gdzieś nam najprawdopodobniej gubi wodę. Z Allegro można dostać taki ładny zestawik z różnymi końcóweczkami do zbiorniczków. Dokręcamy końcóweczkę. Tutaj mamy taki spust, że jak naciskamy, to nam schodzi powietrze. Tutaj się pociąga, żeby ściągnąć to. Zakładamy końcóweczkę, pompujemy. No ja tutaj mocno dorąbałem, bo ciśnienia. Z tego względu, że już któryś raz go sprawdzam i nie mogę znaleźć wycieku. Najprawdopodobniej cieknie to gdzieś w środku, być może na cylinder. Najprawdopodobniej tą wodę przepala, chociaż nie pokazuje tego na testerze głowic. Uszczelki pod głowicą nie pokazuje, że jest uszkodzona, ale najprawdopodobniej jest gdzieś tam jakaś mała szczelinka, gdzie ta woda jednak ucieka. Albo jakaś chłodniczka EGR-u może być, mogą być cudy cuda, no ale to będziemy szukać. O. Dopompowaliśmy do 2,5 i nam powoli schodzi. Jeżeli auto teraz będzie ciężko odpalało, no to jeżeli pierwszy start będzie teraz ciężki rozruch, no to znakiem tego, że uszczelka będzie uszkodzona pod głowicą, że woda się dostała na cylinder.